przebiegać przez głowę Pawła na stuli. A może nie, może potrafi się całkowicie wyłączyć i nie zwracać uwagi na to, co dzieje się wokół, nie zwracać uwagi na swojego rywala. Wiele lat doświadczeń w judo, ale to jest w MMA, to jest całkowicie inna bajka. Tu musi być skoncentrowany na 110%. Zaczynamy! Pierwsza runda, ta runda będzie trwała 10 minut, dwie następne po 5 minut oczywiście, o ile do nich dojdzie. Paweł Nastula w tej chwili po prawej stronie, widzieliśmy, rzucił się bardzo szybko, chce spróbować obalenia nogi. Niesamowicie spięty, dobre wejście w nogi w wykonaniu Pawła. Ale teraz Nogera to zaprasza do parteru, musi uważać, nie może zostawić choć milimetra miejsca, żeby Minotauro to wykorzystał. Musi uważać. Musi uważać przede wszystkim na swoją prawą rękę, bo już Nogueira próbuje złapać tę prawą rękę. Teraz Paweł jest bardzo silny, o tym mówili wszyscy ludzie, którzy z nim sparowali, że zawsze jak na swoje kategorie wagowe był człowiekiem niezwykle silnym. Nogueira pracuje w tej chwili nad ręką Polaka, ale złapał nogę. Tak, bardzo ładnie przeszedł i teraz otwarta garda w wykonaniu Pawła na stuli. Musi uważać, musi być tu cały czas musi być Paweł czujny. No, nie może zrobić. Bardzo ładnie przetoczenie wykonany Pawła na stuli. Przetoczył Paweł na stuli. Bardzo ładnie wykorzystał. I teraz on dochodzi do pozycji, w której znajduje się na górze. Bij Paweł, masz teraz możliwość. Próbuje stabilizować pozycję. Jak widzą Państwo, szeroko rozwarte te nogi. On ma doświadczenie z judo. Próbuje Nogueira wstawić tam rękę i nie dopuścić do tego, aby obszedł te nogi Paweł Nastula. Cały czas aktywnie teraz kontroluje w półgardzie i przechodzi do pełnej gardy. No w tej pozycji widzieliśmy już, że musi być Nastula teraz bardzo, bardzo czujny. Nogueira zapina gardę, splata ze sobą te nogi za plecami na stuli. Polak na górze. Dobrze. Rozluźnij, pracuj pan. Słyszą Państwo, uważaj na nogi. To są okrzyki z narożnika Pawła na stuli. Musi uważać, bo Nogueira wkłada tę lewą rękę. Próbuje wyciągnąć nogę Polaka. Tak. Ale Paweł bardzo mocno stabilizuje pozycję. Mocno ustawiony na nogach. Musi zabierać tą prawą rękę, tu była szansa, czaił się na klucz, na rękę Minotauro, dobrze, że zrezygnował z tego. Nie może Paweł zostawiać tam ręki, no zresztą on wie, co ma robić, to jest zawodnik, który tyle walk wygrał w parterze i on dokładnie wie, co robić. Myślę, że zaraz to zrobi. Podnosi pozycję, próbuje od czasu do czasu jakiegoś uderzenia na głowę Minotauro. Jak do tej pory na stula spisuje się doskonale, znakomicie, i teraz bardzo dobre dwa uderzenia. Uderzenie z góry. Proszę Państwa, wielu ludzi mówiło przed tą walką, że to będzie walka krótka. Uważaj na rękę, Paweł. Dobrze. Że ta walka może potrwać się zaledwie minutę. Tymczasem mija już trzecia gołota, Paweł Nastula w dalszym ciągu walczy. W dalszym ciągu. On w tej chwili ma pozycję dominującą nad Minotauro. Musi uważać, musi cały czas uważać. Teraz dociska biodrami przeciwnika. Jest szansa na zadawanie tych uderzeń. Co to się robi? Bardzo dobrze. Musi uważać, oni wyciągną ręce, Paweł, dobrze. Bardzo ładnie, bardzo mocne uderzenia. Rywala. Wchodź w parter. Jest mocny, jest silny. Teraz jest szansa na tę gilotynę. Naduszenie gilotynowe na Pawła na stuli. Bardzo szybko ucieka Minotauro. Trzymaj. Zmienia pozycję. Ciężko. Jest zupełnie japońska publiczność, bo Paweł Nastula w tej chwili rzeczywiście jest zawodnikiem lepszym i zawodnikiem, który sprawia lepsze wrażenie od Minotauro. Ale pamiętajmy o tym, że chwila nieuwagi, tym bardziej, że przechwycił Minotauro prawą rękę na stuli. Musi uważać na tą rękę. Minotauro naprawdę z każdej pozycji jest w stanie zaatakować wszystkim, dosłownie wszystkim. I na to musi Paweł uważać. Na razie jest dobrze, ale nie zapeszajmy. No była szansa, ale... Taki, powiedzmy, no, ekspert parteru jak Minotauro nie da się zadusić w tak łatwy sposób. Wyciągnął rękę natychmiast w momencie, kiedy Paweł obalał go, trzymając jego głowę. I teraz znów szansa dla Nastuli, ale garda to jest ulubiona pozycja Minotauro. Musi uważać. No fajnie, jakbyśmy zaczęli wykonaniu stąd, teraz wykonaniu na stuli. No, raczej nie będzie jeszcze ryzykował. Nie teraz. Może w następnych walkach. Znakomity początek z zainteresowaniem. Filipowicz przygląda się temu pojedynkowi. Widzi nowego człowieka. Lewy middle kick w wykonaniu Pawła na stuli. I teraz dobre, na górze jest Minotauro. W półgardzie Pawła. Pracuj. Obchwyt za głowę natychmiast ze strony Pawła na stuli, próbuje ściągnąć tę głowę, próbuje przykleić się do Minotauro.
Na razie dosyć skutecznie kontroluje Minotauro. Minotauro nie ma możliwości zadawania uderzeń. Myślę, że będzie próbował też zmieniać pozycję. Liczymy, że Paweł powtórzy akcję z początku rundy i zobaczymy przetoczenie. Tak. No, miejmy nadzieję. Ale mocno zapina tę półgardę na jednej z nóg Minotauro. Niewiele Brazylijczyk może w tej chwili zrobić Pawłowi na stuli, ale teraz oparł już rękę na szyi, będzie próbował uderzeń z góry, czy przechwyci tę prawą rękę Pawła, a może pójdzie do lewej ręki. Musi uważać, bo teraz pewno tego nie widzimy. Myślałem, że koncentruje się nad lewą ręką Pawła na stuli, próbując zaciągnąć dźwignię. Na szczęście Paweł skutecznie klei. No musi uważać. Te uderzenia w Twardzie na pewno to dla niego wciąż jest nowość, także nie może się koncentrować za bardzo na tym. Niech koncentruje się na trzymaniu pozycji. Bardzo wiele siły. Teraz akcje z ciosami z góry w wykonaniu Minotauro. Chce obejść nogi Polaka, chce doprowadzić do pozycji bocznej. Już niewiele brakuje, żeby wyciągnął Minotauro prawą nogę. Prawa ręka Pawła na stuli, na biodrach Brazylijczyka. No to jest szansa. No i teraz dochodzi Minotauro do pozycji bocznej. Niedobrze, musi Paweł szybko uciekać z tej pozycji. Minotauro naprawdę ma szeroki wachlarz technik zakończeniowych w tej walce. I próbuje w tej chwili już dojść do ręki Pawła. To może być albo kluczna ręka, albo kimura, albo dźwignia. Musi uważać na Minotauro. No to jest człowiek, który... Zepchnął głowę na studni. Bardzo aktywny jednak Paweł jest w tym parterze. Jest silny. Na pewno Minotauro, który też przecież pół człowiek, pół byk, jest nieprawdopodobnie silny, ma problemy z tą siłą Pawła na stuli. Uciekaj z pozycji. Musi uważać na to kolano. I teraz jest gilotyna w wykonaniu. Myślę, że nie. To może się skończyć, ale teraz Paweł musi przyjmować te potężne uderzenie na górę. Bardzo ładnie Paweł. Świetnie. Dostał, zamroczony, trafiony. Ale walczy dalej. Trzymaj Paweł, świetnie. I Paweł na górze w tej chwili w gardzie Minotauro. Brazylijczyk zapina nogi na ciele Polaka. Ciężkie chwile. Ale potrafił wyjść z tego bardzo trudnej sytuacji. Rasowy, doświadczony zawodnik tej formuły otrzymał mocne uderzenie. Widać, że został przymroczony od razu, bezpośrednio. Atak w nogi, od razu na przetrwanie do parteru i tam odpoczywać. Świetne zachowanie w wykonaniu Pawła na stuli. Musi pedalada uważać na pedalady. W wykonaniu w tej chwili Nogueira. Zupełnie dziwnie zrobił to na stule, ale zaskoczył tym Nogueira. W dalszym ciągu Polak jest na górze. Musi uważać na te nogi. Minotauro jego szlagierową techniką tak naprawdę jest trójkąt nogami i musi uważać w tej pozycji. Przejście Minotauro i w tej chwili one w sytuacji korzystniejszej. Teraz arbiter tego spotkania, którym jest pan Noguchi, przesunie zawodników na środek ringu. Potwornie zmęczony jest Paweł na stule. Pamiętajmy o tym, że to jest jego pierwszy pojedynek na tych zasadach. Treningi mogą być z najbardziej wymagającymi zawodnikami, ale to nie jest to samo. A zatem Nogueira na górze w gardzie na stuli. Musi cały czas uważać. Jest widać, że zmęczony. Te uderzenia odkładają się. Te uderzenia nie są blokowane. Minotauro troszeczkę bezkarnie. Mija nogi Polaka i dochodzi do pozycji bocznej. Troszeczkę za łatwo. Musi uważać na ten dosiad. Bardzo dobrze. Przybijaj. Broni się Paweł ręką przed tymi kolanami. Zmieniaj pozycję. Minotauro próbuje zajść za plecy teraz. Nie może oddać Paweł tak łatwo pleców. Oddał pracy. Jeszcze nie. Teraz troszeczkę za łatwo. Widać zmęczony. Strasznie zmęczony jest Paweł na stule. Musi uważać. Troszeczkę za łatwo. Ta ręka, lewa ręka jest kontrolowana. Już teraz puścił. Pozycja boczna dla Brazylijczyka. Zyskuje coraz większą przewagę Antonio Rodrigo Nogueira nad Pawłem na stulą. Ale Polak wciąż dzielnie się broni. Niestety to jest akcja, pracuj, Paweł, może Nogueira zadawać bezkarnie te ciosy. Trzeba wiązać w jakiś sposób ręce Nogueiry. A ten próbuje z dosiadu. Mostował Paweł, ale się nie udał. Trzeba się przewijać. Pracuj, nie zostawaj, Paweł. Na przerwie w tej chwili tę walkę za chwilę. Pracuj.